Dzień dobry Państwu. Młodszy aspirant Arkadiusz Majcherek. Sierżant Stefan Wyszyński, Wydział Prewencji Patrolowy Wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować krótki film, który w naszym odczuciu pomoże usprawnić komunikację na linii policja czy generalnie służby, a inni użytkownicy ruchu drogowego. Chodzi o prawidłowe zachowanie w sytuacji, kiedy jedziemy samochodem, a gdzieś w okolicy pojawia się pojazd używający sygnałów uprzywilejowania. Z doświadczenia zawodowego wiemy, że bardzo często sytuacje są dość trudne, co zresztą pokażemy w dalszej części filmiku, ale myślę, że... Z kim porozmawiać na ten temat? Dokładnie, myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby udanie się do naszych kolegów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którzy jako najlepsi fachowcy omówią dla Państwa podstawy prawne tego tematu, o którym mówił przed chwilą kolega. No to co, panie aspirancie, ruszamy. Ruszamy. Powiedz proszę naszym widzom, co to właściwie jest pojazd uprzywilejowany? Pojazd uprzywilejowany jest to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie, który podczas jazdy ma włączone światła mijania lub światła drogowe. Obowiązuje to także do kolumny pojazdów, gdzie na początku i na końcu tej kolumny znajdują się pojazdy uprzywilejowane, które mają dodatkowo włączone czerwone światła błyskowe. A do jakich przepisów kierujący pojazdami uprzywilejowanymi może się nie stosować? Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może przy zachowaniu szczególnej ostrożności nie stosować się do przepisu o ruchu pojazdów, w tym także do znaków i sygnałów drogowych, w przypadku gdy uczestniczy w akcji ratowania życia, zdrowia, mienia ludzkiego, w akcji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podczas wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. A do jakich przepisów musi stosować się pojazd uprzywilejowany? Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma obowiązek stosować się do znaków i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli. Powiedz proszę w takim razie, jakie obowiązki mają uczestnicy ruchu drogowego, widząc na swojej drodze pojazd uprzywilejowany? Uczestnik ruchu i każda inna osoba znajdująca się na drodze, widząc pojazd uprzywilejowany, ma obowiązek umożliwić jemu przejazd poprzez zjechanie z drogi, ewentualnie zatrzymanie się, tak aby ten pojazd mógł w miarę bezpiecznie przejechać przez jakieś dane skrzyżowanie. A powiedz mi proszę, z doświadczenia zawodowego, jak kierujący pojazdem powinien przygotować się do jazdy, jak powinien jeździć tak, żeby te sygnały były dla niego słyszalne? Czy są jakieś rady, które mógłbyś udzielić kierowcom? Każdy kierujący powinien zachować podczas jazdy ostrożność, czyli nie powinien rozmawiać przez telefon komórkowy, powinien często obserwować lusterko wsteczne, jadąc w ruchu ulicznym, w korkach. Nie powinien za blisko dojeżdżać do pojazdu poprzedzającego, powinien sobie zostawić odstęp w razie, gdy usłyszy sygnały pojazdu uprzywilejowanego, który może być za nim, że miał możliwość zjechania na pobocze, czy do prawej krawędzi lub lewej krawędzi jezdni. Jeżeli ten pojazd z przodu będzie zbyt blisko, nie będzie miał takiej możliwości, żeby umożliwić przejazd temu pojazdowi uprzywilejowanemu. Ostatnio coraz więcej buduje się w Polsce dróg ekspresowych i autostrad. I tak naprawdę Polacy jeszcze nie do końca wiedzą, jak zachowywać się właśnie w takich warunkach drogowych. Jak powinien zachować się kierujący pojazdem, jeżeli stoi w korku na autostradzie albo drodze szybkiego ruchu? Jeżeli jest to autostrada, która ma pas awaryjny, należy ten pas awaryjny pozostawić służbom ratunkowym, nie wolno na niego wjeżdżać. On jest po to specjalnie stworzony, żeby te służby ratunkowe miały ułatwiony dojazd. Jeżeli takiego pasa awaryjnego nie ma, należy zjechać jak najbliżej pojazdy z prawego pasa, jak najbliżej do prawej krawędzi tej drogi, pojazdy z lewego pasa, jak najbliżej lewej krawędzi drogi, żeby na środku zostawić taki tunel bezpieczeństwa dla tych pojazdów uprzywilejowanych. Chcielibyśmy bardzo podziękować Państwu za poświęcony czas i obejrzenie naszego materiału. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, wątpliwości albo pomysł na następny odcinek, to prosimy o informacje na zamieszczony poniżej adres mailowy. A na koniec mamy przygotowaną dla Państwa małą niespodziankę. Tak, dokładnie. Chcieliśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić do obejrzenia naszego krótkiego filmu.